Ultimate Frisbee to dyscyplina kojarząca się z Sosnowcem od wielu lat, głównie za sprawą organizowanego w naszym mieście zimowego turnieju. Siódma edycja tej imprezy odbyła się w miniony weekend. Jesteśmy któryś raz i to jest bardzo naprawdę przyjemnie. Jest bardzo dobra organizacja, wszystko jest na miejscu, dobry poziom sportowy i co roku przyjemnie się tu wraca. Przez dwa dni w hali przy ulicy Żeromskiego rywalizowało 10 drużyn. Cała czołówka z Polski, mistrz Polski, mistrz drużyna z Wrocławia, drużyna z Warszawy, oczywiście Spiridon Lemon z Sosnowca oraz 5 zagranicznych zespołów: Dania, Ukraina, Czechy, Słowacja i Węgry. Nasz zespół po raz kolejny pokazał, że należy do czołówki, dochodząc do półfinału, gdzie przegrał jednym punktem z najlepszą obecnie polską ekipą. Gramy o trzecie miejsce z drużyną z Kopenhagi, KFK Kopenhagen. Pierwszy raz będziemy grać z tą drużyną, oni są w ogóle pierwszy raz w Polsce, nie znamy ich, ale no nic, no, trzeba po prostu wyjść, grać. Początek spotkania nie był jednak łatwy, a walka na parkiecie zacięta. Mimo to po 13 minutach prowadzenie było wyraźne. Pracujemy nad tym, jak dobrze bronić, jak się skupiać na grze, wywrzeć dużą presję na przeciwniku i tym sposobem udało nam się wymusić kilka niepotrzebnych podań z ich strony, przejąć, no i dzięki temu zdobywamy punkty. W drugiej połowie tych punktów sosnowiczanie zdobyli jeszcze więcej i pewnie zwyciężyli. Jednak brązowe medale to dla zawodników Spiridon Lemon tylko nagroda pocieszenia. Mód był, chcieliśmy grać w finale, chcieliśmy wygrać, no ale gościnność też wymaga tego, żeby pozwolić zabrać trofeum komuś innemu. O najwyższe trofeum wyjątkowo zacięty pojedynek stoczyli Flow Ultimate Wrocław i Grandmaster Flash Warszawa. Chcieliśmy to wygrać. Goniliśmy bardzo długo Flow, mieliśmy chyba 3-punktową różnicę, udało nam się ich dojść w ostatniej sekundzie jakby podstawowego czasu. Ale w dogrywce decydujący punkt zdobyli wrocławianie. Mieliśmy więcej siły po prostu w końcówce. Drużyna z Warszawy gra tylko w 9 osób bodajże i wydaje mi się, że po prostu nie mieli siły. U nas jeszcze cierpliwy i pewny ofens, myślę, że to nam dało w końcówce po prostu przewagę. I zwycięski puchar.